The question is about the nature of the soul. Pytanie dotyczy natury duszy. What is its inherent nature? Jaka jest jej taka wrodzona natura? And does it require an infusion of some type of grace? Czy dusza wymaga pewnego takiego wlania czy nasycenia jakiegoś rodzaju łaski? In order to enter into an eternal relationship with God. Aby mogła wejść w taki wieczny związek z Bogiem. The word, English word, soul is perhaps not the best definition of the self. The best word to describe the self as it's explained in Vedanta. Można powiedzieć tutaj, że słowo, angielskie słowo soul, czy polskie słowo dusza, nie jest tutaj najlepszym określeniem jaźni, którą przedstawia filozofia Vedanty. It's perhaps a Christian and to some extent a Greek idea. Soul. Dusza, można powiedzieć, że to jest raczej taka koncepcja chrześcijańska, czy do pewnego stopnia również grecka. As far as I know, there's not much really said about the nature of the soul in the Bible. O ile wiem, za dużo nie ma informacji na temat samej natury duszy w Biblii. Maybe it's mentioned something about God breathing the breath of life into humans or something like that. Być może jest mowa o tym, jak o tchnieniu Bożym, czy jak Bóg oddechu Boga, który ożywia, czy nadaje życie innym istotom. The Bible is more of a historical type of book that speaks about an extraordinary event that is intended to foster belief. So Biblia może być bardziej taką księgą historyczną, która poprzez różne wydarzenia czy opis tych wydarzeń ma nas skłonić do, czy ma wzmocnić naszą wiarę. And the Bhagavad Gita, on the other hand, is not really a book about belief, but a book about the nature of being. Z drugiej strony Bhagavad Gita nie jest księgą dotyczącą wiary, ale raczej porusza naturę istnienia. And there are natural beliefs that arise out of the description of the nature of being they are given therein. I oczywiście powstaje, czy rodzi się, rodzą się pewne rodzaje wiary, czy przyjmowania pewnych rzeczy poprzez omawianie tych rzeczy, które są zawarte w Bhagavad Gita. For example, Sri Krishna's explanation about the nature of being is very compelling, and as a result of hearing that, one naturally develops belief in him. Na przykład wyjaśnienie natury istnienia przez Krysznę jest tak przekonujące, że w naturalny sposób my rozwijamy w niego wiarę. And at the same time in Christianity there has developed an idea of the soul. Two ideas. Równocześnie w chrześcijaństwie rozwinęły się, można powiedzieć, takie dwie idee duszy. One idea coming from Plato,
and one idea coming from Aristotle. Te dwie idee, jedna z nich pochodzi od Platona, a druga od Arystotelesa. The majority of the Catholics, and that's who I'm speaking about when I speak Christianity, forgive me if you're a Protestant, embrace a kind of a Platonic idea of the soul. Większość katolików, i tutaj wybaczcie mi, jeżeli nie jesteście katolikami, na przykład jeżeli jesteście protestantami, ale mówię tutaj o katolikach, większość katolików jakby przyjmuje platoniczną ideę duszy. And the Thomists, following Thomas Aquinas, who is considered the greatest philosopher or theologian in Christianity, they follow a concept of the soul that comes largely from Aristotle. Zaś Tomiści, czyli zwolennicy świętego Tomasza z Akwinu, który uważany jest za największego filozofa chrześcijańskiego, oni przyjmują bardziej tą koncepcję duszy pochodzącą od Arystotelesa. The idea of the soul coming from Aristotle is more of a Rajasic idea of the soul according to the Bhagavad Gita. Więc jakby zgodnie z Bhagavad Gita ta idea duszy pochodząca od Arystotelesa jest, można powiedzieć, taka bardziej rajasowa. That means it's from the Bhagavad Gita's perspective, it's kind of a mixed up idea of the soul where the soul is mixed with matter, consciousness is mixed with matter. Więc jakby w ujęciu Bhagavad Gita to podejście jest jakby takim zmieszanym podejściem, w którym świadomość jest jakby połączona, zmieszana z materią. Whereas the Platonic idea coming from Plato is a little closer to the Hindu and Vedanta idea of the Atma. Natomiast idea platoniczna, idea platońska duszy jest bardziej zbliżona do hinduistycznego czy też wedantystycznego ujęcia czegoś, co nazywamy Atmą. In its pure sense, the Platonic idea, independent of Christianity, is an idea of the soul, which the soul is a different altogether in constitution from matter. Ta czysta, niezwiązana z chrześcijaństwem idea platońska mówi, że dusza jest czystą świadomością, jest niezwiązana z materią, jest niezależna. And this idea is the kind of idea that's described in the Bhagavad Gita. To taka idea opisywana jest w Bhagavad Gita. But the Gita gives a very clear and precise understanding of the nature of this whole, which is called Atma there, and other texts of the Hindus elaborate on it as well. Natomiast można powiedzieć, że Gita przedstawia tą ideę Atmy, o której mówią hinduistyczne teksty, w taki dość wyraźny i precyzyjny sposób. If someone was to ask us, Swami, how do you measure the soul? Gdyby ktoś miał mnie zapytać, Swami, jak zmierzysz duszę? In other words, if there's a soul animating the body, we should be able to see its influence, measure it, observe it. If we can't see it and observe it, then why should we believe that it's there? Gdybym zapytał, że jeżeli istnieje dusza, czy coś, co porusza ciało, powinniśmy móc ją w jakiś sposób zaobserwować, czy zmierzyć. And people asking like that generally feel they have good reason for not believing in this idea of the soul. I ludzie, którzy zadają tego rodzaju pytania,
jakby myślą, że to jest właśnie brak odpowiedzi na takie pytanie uzasadnia ich brak wiary w duszę. But I would answer that you can measure the atma, soul, in the same way you can measure red. Ale ja odpowiedziałbym, że duszę, czy też atmę, można zmierzyć w taki sam sposób, jak chcemy zmierzyć kolor czerwony. Or yellow. Bądź też żółty. Or blue. Niebieski. Or happy. Albo stwierdzenie szczęśliwy. Or beautiful. Bądź piękny. In other words, these are all subjective experiences. Innymi słowy, są to doznania subiektywne. You could measure the arrangement of photons and the way that light is refracted, which equals red in a scientific sense, but you cannot measure the experience that someone has that they call red when they see that. Możemy oczywiście sprawdzić ułożenie fotonów i sposób, w jaki światło załamuje się i daje wrażenie koloru czerwonego, ale nie możemy zmierzyć czyjegoś subiektywnego doświadczenia tego koloru. So the capacity to experience. Więc zdolność do doświadczania. This is the atma. To jest atma. This is consciousness. To jest świadomość. Which is the subjective component of the world. We have an objective component, matter, and a subjective component, consciousness. We say that the two of them together make up the world. I jest to ten właśnie świadomość, jest tym takim subiektywnym składnikiem świata. Też materia, można powiedzieć, jest tym takim obiektywnym jego składnikiem. I oba te składniki tworzą ten świat. So just like we cannot really quantify our subjective experiences, we cannot measure them. Bhagavad Gita says the soul is immeasurable. I podobnie jak nie możemy zmierzyć czy też sklasyfikować dokładnie naszych doświadczeń pewnych rzeczy, podobnie też Bhagavad Gita mówi, że dusza jest niemierzalna. So when we speak of the soul in terms of the Bhagavad Gita, we're speaking about something that everyone has experience of. Więc jeżeli mówimy o duszy w kategoriach, czy w ujęciu Bhagavad Gita, mówimy o czymś, czego doświadcza każdy. Indeed, we're speaking about experience itself. Tak naprawdę mówimy o samym doświadczeniu jako takim. So there's no question of, do you believe in experience? Więc nie ma kwestii, czy pytania odnośnie tego, czy wierzysz w doświadczenie. Can you measure it? Czy możesz je zmierzyć? No. Nie. But many people, materialistic people in the scientific community, for example, are trying to measure it. Ale oczywiście wiele osób, zwłaszcza w świecie nauki, próbuje je zmierzyć. Trying to quantify it and identify it. Próbuje je jakoś opisać ilościowo i jakościowo. Determine where it is, maybe in the brain. Mówią, że być może jest to jakiś ośrodek mózgu. But they're not very successful. Ale raczej im się nie za bardzo udaje. It's a very elusive subject. Jest to temat, który tak jest trudno namacalny. So everyone acknowledges that we have an experiencing capacity, but we describe the experiencing capacity in a way that is different than the materialistic, naturalist community describes that. Więc każdy uznaje, czy uznajemy, że każdy ma tą zdolność doświadczania, ale opisujemy je, czy mówimy o nim w inny sposób niż mówi o tym takie środowisko naukowo-przyrodnicze. We describe it, for example, as something that's immeasurable.
opisujemy ją, tą apnę, jako coś, co jest, czy doświadczenie jako coś, co jest niemierzalne. And physicalists will describe it as something that's measurable, but we haven't been able to measure yet. Też na empirycy powiedzą, że jest to coś, co jest mierzalne, ale jeszcze nie byliśmy w stanie tego zmierzyć. And the way in which we describe the self is also in concert with the way that all human beings naturally think about themselves. I sposób, w jaki opisujemy jaźń, jest zharmonizowany z tym, jak ludzie zwykli opisywać samych siebie. Intuitively we think that there's some kind of psychic, an immeasurable component that causes us to do things physically. I have a thought that let me scratch my head, and my hand then moves and follows that. Tak intuicyjnie możemy wyczuwać, że istnieje gdzieś pewien taki psychiczny czy ponadpsychiczny czynnik, który pozwala nam funkcjonować fizycznie. Na przykład mogę zauważyć, że mam jakąś myśl i poprzez tą myśl, ta myśl prowadzi mnie do tego, że mogę pokrapać się po głowie. So we sense that consciousness is causal. Więc możemy jakby tak wyczuć, że świadomość jest czymś sprawczym, czynnikiem sprawczym. And we also sense that that there's someone in here that exists. I również przeczuwamy, że gdzieś jest ta jaźń, że jest ktoś gdzieś tutaj, który ktoś, kto istnieje. But in the materialist community, then the idea is that you take everything apart, there's nobody really there. Zaś w takim, można powiedzieć, kręgu materialistów mówi się, że jeżeli się te wszystkie elementy rozłoży na czynniki pierwsze, to tak naprawdę tam nic nie będzie. But there is no other substance than physical things. Że nie ma innej substancji poza tymi składnikami fizycznymi. Physical forces. Poza tymi siłami fizyki. All of which are ultimately observable, measurable. Które ostatecznie można zaobserwować i zmierzyć. So there's no such thing as consciousness that's foundational and causal. A zatem nie ma czegoś takiego jak świadomość, która jest tego wszystkiego podstawą i jest czynnikiem sprawczym. If it has any causal capacity, it's been caused by matter and then it has some relative causal capacity for a short time. Więc jeżeli już dopuszczają taką myśl, że istnieje, że świadomość ma taką zdolność sprawczą, to prawdopodobnie ona sama jeszcze wcześniej została stworzona przez pewne czynniki materialne i po jakimś czasie też może jakby się rozpaść. This is a very powerful competing idea about the nature of the self. Jest to bardzo taka, można powiedzieć, przekonywująca argumentacja na temat natury jaźni. And it's a very counterintuitive idea. Ale jest to z drugiej strony taki pogląd, który kłóci się z naszą intuicją. And it's very strongly illogical. Jest dość mocno nielogiczny. Because it denies a causal role to consciousness. Dlatego, że zaprzecza tej sprawczej roli świadomości. But it requires consciousness to engage in the act of denying a causal role to consciousness. Ale z drugiej strony angażuje samą świadomość, aby ta zanegowała sprawczą rolę świadomości. Do you
follow? Rozumiecie? So neither is it does it correspond with the way we conduct our everyday lives. Więc ani nie odnosi się też do tego, w jaki sposób prowadzimy nasze codzienne życie. So to theorize in one way, but in every other way to act contrary to that is not very sensible. Więc nie jest zbyt rozsądnym teoretyzować się w jeden sposób, a działać w życiu w drugi. But some very influential and thoughtful people are committed to this idea nonetheless. Niemniej jednak wiele takich, można powiedzieć, rozsądnych, myślących ludzi jest oddanych temu poglądowi. An idea that attributes no ultimate meaning to life, no ultimate purpose. Poglądowi, który nie nadaje życiu ostatecznego znaczenia ani celu. So it's rather pessimistic, depressing, potentially. Więc potencjalnie rzecz biorąc jest taki, jest ten pogląd dość pesymistyczny i taki prowadzający w depresję. It's really difficult to embrace it and act accordingly. Bardzo trudno go w jakiś sposób przyswoić i działać stosownie do niego. From a moral point of view, there have been some experiments, and it has been demonstrated, I believe, that such an idea will take people, will how do you say it? Bring decay to the moral fabric of the society, ultimately. Z drugiej strony uważam, że już dowiedziono tego, że z moralnego punktu widzenia taki pogląd prowadzi do takiej degradacji ludzi. But anyway, although we don't think about this very often, perhaps this is a very powerful competing ideology in the world that's shaping the way people conduct themselves. And it's a it's problematic in terms of our attempt to propagate the very optimistic and encouraging ideas, for example, theistic ideas of Bhagavad Gita. Można powiedzieć, że no, mimo tego jest to bardzo taki potężny, wpływowy nurt, który w taki swój pesymistyczny sposób przeszkadza w głoszeniu na przykład teistycznych poglądów, jakie zawarte są w Bhagavad Gita. In the Bhagavad Gita, while speaking about the nature of being, also speaks about a methodology by which the nature of being as it's described therein can be experienced. I Bhagavad Gita nie tylko mówi o tym, jaka jest natura istnienia, ale również podaje pewną metodologię, jak tą naturę istnienia, jak tej natury istnienia można doświadczyć. We could call this methodology of yoga and bhakti, for example, something like maybe like subjective objectivity. Więc tą metodologię jogi czy też bhakti można by określić takim mianem subiektywnego obiektywizmu. It's a subjective, an objective methodology for exploring our subjectivity, our consciousness. Jest to taka subiektywna, obiektywna metodologia badania naszej subiektywnej natury świadomości. The objectivity of the methodology is that we seek to isolate consciousness, the experience, or from matter. Więc obiektywną częścią tej metodologii jest to, że staramy się wyodrębnić tą świadomość i zobaczyć ją jako właśnie oddzieloną od materii. This is basically what yoga involves.
To zasadniczo jest temat, którym zajmuje się, czy który obejmuje joga. For example, we withdraw our consciousness from the external world and sense objects and focus it within on itself. Na przykład polega na tym, że wycofujemy naszą świadomość od zewnętrznych przedmiotów, zmysłów i staramy się ją skupić na wnętrzu, na samej świadomości. So we seek through yoga to isolate it from things. A zatem poprzez jogę próbujemy tą świadomość oddzielić od tych zewnętrznych rzeczy. And also from thoughts. I również od samych myśli. To stop doing and stop thinking. Aby przestać działać i przestać myśleć. And be. I być. And for all intents and purposes, if people look at a serious spiritual practitioner, they often will wonder how can they live like that. I jakby ze względu na to, jaką mają motywację, ludzie, którzy patrzą się na, znaczy na duchowego, na osobę, która praktykuje duchowość, mogą się jakoś tak zastanowić, no to jak taka osoba może żyć, funkcjonować. On different levels. No, oczywiście na różnych poziomach. Even someone will look at a devotee and he will hear that the devotee doesn't need any meat and is how can you live? Na przykład osoba taka może spojrzeć na bhaktę i usłyszeć, że bhakta nie je mięsa i zdumieć się, nie je mięsa, jak może żyć, utrzymać się przy życiu. Even people come sometimes to my ashrams in very remote areas and they think, how can you live way out here, like away from everything and all the thoughts. Czasem ludzie z bardzo odległych zakątków przychodzą, przybywają do mego ashramu i zdumiewają się, jak możesz na takim odludziu w ogóle funkcjonować, jak możesz tu mieszkać. We have a saying at the monastery that sometimes in the beginning the young monastics start to question of what consequence is my life at the monastery in relation to the world. Czasem mam takie powiedzenie, jakby nas w klasztorze, że ci młodzi mnisi, którzy przybyli do klasztoru, zastanawiają się, jaki sens ma moje życie tutaj w klasztorze w odniesieniu do życia świata, który jest na zewnątrz. Not participating in the current political dialogue. Nie uczestniczę w toczącym się obecnie politycznym dialogu. Or the cutting edge of scientific discovery. Ani nie jestem częścią najnowszych osiągnięć w nauce. The latest fashion and artistic trends and so forth. Najświeższych trendów w sztuce i w modzie. So what consequence is my life to the world? Więc jaki wpływ, jakie konsekwencje ma moje życie wobec świata? But later over time he or she will come to think of what consequence is the world to my life. Ale później osoba taka zaczyna się zastanawiać, jakie konsekwencje ma świat, czy jaki wpływ ma świat na moje życie? The world of things and thought just becomes like some kind of music. Więc ten świat rzeczy i myśli staje się taką muzyką, takim muzakiem, taką muzyką w tle. Because he or she is has successfully began to experience the nature of one's experiencing capacity. Dlatego, że osoba taka takie udaje się z powodzeniem doświadczyć tej właśnie zdolności doświadczania, zdolności doświadczania świadomości. They have successfully isolated themselves as a unit of consciousness from
from things and from thought, from the physical and the psychic dimensions of our material self. A dzieje się tak, ponieważ udało się tej osobie oddzielić siebie samą od myśli, od świata myśli, od świata rzeczy i również od tego psychicznego świata myśli. We may find sometimes devotees will live alone, like Thakur Haridas in a cave for many, many years. Czasami widzimy, że przez wiele lat bhaktowie nawet mogą żyć w samotności, tak jak Haridas Thakur, gdzieś w jakiejś jaskini czy grocie. How many things do you have in a cave? How many thoughts? Ile masz w jaskini, ile możesz mieć rzeczy, ile masz myśli? What we find in this methodology for isolating consciousness from matter is that consciousness seems to thrive rather than to disappear. Ale jakby możemy zobaczyć dzięki tej metodologii, że poprzez odizolowanie tej świadomości, wydrobnienie jej, wyciągnięcie z materii, widzimy, że ona raczej zaczyna się rozwijać, a nie znika. The idea that it is a dependent thing, consciousness, is displaced in the sense that it is an independent and causal phenomenon or ontological reality, as the Gita, for example, theorizes, is confirmed. Można powiedzieć, że w takim momencie, czy na takim etapie widzimy, że ten pogląd, który głosi, że świadomość jest uzależniona od tych wspomnianych czynników zewnętrznych, ten pogląd zostaje zastąpiony doświadczeniem, że rzeczywiście świadomość jest czymś, jest tym czynnikiem sprawczym, który jest niezależny od tych czynników materialnych. It's a subjective kind of a confirmation arrived at by some arguably objective methodology. Można powiedzieć, że to jest właśnie takie subiektywne potwierdzenie, które wspierają również pewne obiektywne czynniki czy obserwacje. Renunciation of things and thoughts suggests objectivity. Wyrzeczenie się rzeczy i myśli wskazuje na pewien rodzaj obiektywizmu. Because if we're too close to things, if we're attached to things, we can't see them objectively. Dlatego, że gdy jesteśmy zbyt blisko tych rzeczy, gdy jesteśmy do nich zbyt przywiązani, nie możemy spojrzeć na nie w sposób obiektywny. We become partial. Wtedy stajemy się stronniczy. Biased. Mamy uprzedzenie. There's a saying that mother named her blind son Lotusai Padmaloju. Jest takie powiedzenie, że matka nazwała swojego syna Lotosookim, czyli Padmaloczanem. Ślepego syna. Tak, ślepego syna. Blind eyes are not most beautiful, but from the mother's eyes, then she saw only beauty. Oczywiście można powiedzieć, że oczy, które nie widzą, nie są zbyt piękne, ale matka widziała je w nich jedynie właśnie piękną. Because she was attached to her son. Dlatego, że była przywiązana do swojego syna. So, renunciation then, stepping back from things and thoughts, arguably can give us a more objective understanding of things. And thoughts and their nature. Zatem takie wyrzeczenie, czy inaczej mówiąc, takie zrobienie kilku kroków od tych rzeczy, zobaczenie ich w pewnej perspektywie, one pozwala nam, i to jest jakby tutaj przekonywujący argument, pozwala nam zobaczyć, jaka jest prawdziwa natura. Arguably, if we're too much attached to things, then we will think in a particular way. Więc można tutaj dalej argumentować, że jeżeli jesteśmy zbyt blisko tych rzeczy, to będziemy je widzieć w pewien określony sposób. In a way that may foster the idea that we ourselves are things.
w sposób nawet, który może doprowadzić do takiego przekonania, że my sami jesteśmy tymi rzeczami. This is how we would describe the naturalists, physicalists, materialists. I to właśnie w taki sposób moglibyśmy opisać osoby, które są właśnie zwolennikami naturalizmu czy fizykalizmu. So, we think there is a self, and it's a supernatural. Zatem myślimy, uważamy, że istnieje jaźń i ona jest nadnaturalna. We are supernaturalists. Jesteśmy nadnaturalistami. But when we say we are supernaturalists, we're not positing something that no one has any experience of, something called a soul that comes out of nowhere. Ale mówiąc o tym, że jesteśmy nadnaturalistami, nie mówię o czymś, co jest poza doświadczeniem, coś, co spada gdzieś z góry i coś, co nazywamy duszą. We're speaking about consciousness, which everyone has experience of, which indeed is experience itself. Mówimy tutaj o świadomości, mówimy o tym, czy o tym, że ona jest doświadczeniem, które każdy posiada, a mówimy wręcz, że ona jest samym doświadczeniem. So the question is whether we believe consciousness is a material phenomenon that gives a false sense of self that doesn't endure and so forth, or whether we believe that intuitive sense of self that we have and the idea that consciousness is causal is accurate. These are our choices. I jakby można powiedzieć, że nasz jedyny wybór czy kwestia wiary polega na tym, czy zwraca się do tego, czy ta świadomość jest właśnie wynikiem kombinacji tych różnych elementów i nie jest czynnikiem sprawczym, czy też jest sama w sobie niezależna od tych czynników i jest właśnie niezależnym czynnikiem sprawczym. And also it's worth mentioning that there is or there are people in the scientific community that have posited credible theories based on empiric data that that find room for consciousness being causal and independent of matter. I warto przy tym wspomnieć, że w świecie nauki istnieją takie osoby, które dopuszczają, czy zgadzają się z ideą świadomości jako niezależnej od czynników zewnętrznych i mogą na poparcie tego przedstawić, czy przedstawiają wiele danych empirycznych. And they do so by looking at the question as of consciousness in relation to matter from a quantum perspective. I patrzą na ten związek materii i świadomości z perspektywy z takiego kwantowego na punktu widzenia. Indeed, as it turns out, the orthodox understanding of quantum physics arrived at in the 20th century in Copenhagen is dualistic. Można powiedzieć, że takie ortodoksyjne zrozumienie fizyki kwantowej, które zrodziło się w latach 20. w Kopenhadze, jest ze swojej natury dualistyczne. It acknowledges a subjective observing aspect and an objective observed aspect that together make up the world. Uznaje ta fizyka klasyczna, fizyka kwantowa uznaje takie dwa aspekty, które jakby są podstawą istnienia świata. Ten, który jest aspektem obserwującym i tym, który jest obserwowanym. So,
In Bhagavad Gita, then, we have a common sense idea about the self, and it's strongly illogical idea. We find some support for it in the scientific community, and then we find a deep experience confirming experience of that reality of the self in mysticism, in the mystic methodologies of the Gita. Więc jakby reasumując, w Bhagavad Gita mamy takie zdroworozsądkowe zrozumienie jaźni. Mamy też jej potwierdzenie w jakby części kręgów naukowych. I również w mistycyzmie. So, it's obviously a very big topic. Oczywiście to jest bardzo taki obszerny temat. But the way in which we have talked about it thus far from the perspective of Vedanta is a very, very basic discussion. Ale sposób, w jaki omawialiśmy go z punktu widzenia Vedanty, jest taki dość, jest na takim dość prostym podstawowym poziomie. So the question is a deeper question about the capacity of the soul. Więc to pytanie jest pytaniem tutaj głębszym. Dotyczy ono zdolności czy możliwości duszy. Even from a mystic point of view, the question speaks about a very developed idea of the nature of consciousness. Nawet z mistycznego punktu widzenia to pytanie dotyczy bardzo, można powiedzieć, takiej zaawansowanej idei świadomości. Natury świadomości. For example, some mystics in exploring consciousness arrive at the understanding that there is no individual self. Na przykład niektórzy mistycy badający naturę świadomości dochodzą do wniosku, że nie ma czegoś takiego jak indywidualność duszy. Indeed, some arrive at the understanding that there is no such thing as enduring consciousness. Oczywiście jeszcze inni dochodzą do takiego zrozumienia, że nie ma czegoś takiego jak trwałość świadomości. That would be a Buddhist idea, for example. I to byłoby na przykład podejście buddyjskie. Buddha said that the idea of hoping for a self and the clinging to such an idea, an aspiration, is the cause of all suffering. Buddyści powiedzieliby, że takie lgnięcie do jaźni, czy nadzieja, posiadanie nadziei na to, że istnieje coś takiego jak jaźń, że właśnie to jest przyczyną cierpienia. And he is said to have ended all suffering. And he is said, Buddha, to have ended all suffering. A Buddha powiedział, aby położyć kres wszelkiemu cierpieniu. Certainly the egoic material sense of self is the cause of all suffering. Z pewnością takie egoistyczne, materialistyczne zrozumienie jaźni jest przyczyną wszelkiego cierpienia. So arguably, if we dismantle that, suffering will end. Więc jeżeli coś takiego rozmontujemy, to wtedy skończy się cierpienie. But the question is if there's anyone left to experience the end of suffering. Ale pozostaje pytanie, czy pozostanie z tego ktoś, kto będzie, kto doświadczy tego końca cierpienia. The Buddha would say, not to think about that. Buddha powiedziałby, żeby się nad tym nie zastanawiać. His entire focus is on destroying the conventional sense of self, material ego. Jego całe, czy jakby jego skupienie, czy on skupia się głównie na tym zniszczeniu tego
materialnego pojęcia ego. Therefore, I very much appreciate the Vaishnava idea of Buddhism as a historical kind of development. Dlatego tak bardzo doceniam to takie wisznuickie zrozumienie buddyzmu jako pewnego rozwoju w kontekście historycznym. A way, that is to say, of speaking about consciousness at a certain time and certain circumstances. Jako pewnego sposobu mówienia o świadomości w określonym czasie i w określonych okolicznościach. A way of speaking about it that is not the final word. O sposobie jako tym, który nie jest, można powiedzieć, tą kropką nad i. Indeed, you have the great Shankar, who after the Buddha spoke about the idea of enduring consciousness. I później mamy właśnie wielkiego Shankary, który po Buddzie wspomina o wiecznie trwającej, istniejącej świadomości. While he with equal force attacked the conventional material ego, he at the same time posited a supernatural substance, consciousness. I do tej takiej wiedzy o tym, że istnieje to materialne ego, dołącza jeszcze ten nadnaturalny element, czyli świadomość. But the Buddha should compare notes with Shankar. Ale Buddha powinien porównać swoje notatki z Shankarą. About happiness. Odnośnie szczęścia. Ananda. Ananda. Theoretically, purely speaking, from the Buddhist perspective, Shankar should be very unhappy. Z teoretycznego punktu widzenia, jakby w ujęciu buddystów, Shankara powinien czuć się bardzo nieszczęśliwy. But he's not. Ale on nie jest, nie jest nieszczęśliwy. Here he is positing a supernatural. On tutaj przedstawia ten element nadnaturalny. Arguably experiencing it through the subjective methodology of yoga, meditation. Ten element, który w taki subiektywny sposób, stosując metodę jogi i medytacji, odczuwa. And he's at least as happy as the Buddha. I jest przynajmniej w równym stopniu szczęśliwy jak Buddha. He has no suffering. Nie odczuwa cierpienia. So development of thought, or development of, let's say, experience of the nature of being, from the Buddhist idea to the Advaita idea. Więc jest to rozwój pewnej myśli czy poglądów, przechodzący od myśli, od poglądów Buddy do poglądów filozofii Advaity. So the beginning then, experience, mystic experience, when we explore consciousness, explore our subjective component of life, is that the material sense of self that we have, this is impermanent, it cannot endure, it's not real. Więc gdy zaczynamy badanie natury świadomości, widzimy, że ten materialny element, as we experience it, we understand that the material sense of self, material ego, is not real, doesn't endure. Widzimy, gdy badamy ten subiektywny element właśnie czynnik świadomości, to widzimy, że te zewnętrzne jego jakby te atrybuty, z którymi go utożsamialiśmy, one są nietrwałe. And it's so overwhelming to
come to grips with the fact that I'm not Polish. I to jest takie niezwykłe, wręcz takie obezwładniające doświadczenie, gdy zdajemy sobie sprawę, na przykład, że nie jesteśmy Polakami. Or Finnish, or ani Finami, ani Amerykanami. That it's almost you can't think any further for a while anyway. Że przynajmniej przez chwilę nie myślimy, nie możemy myśleć o niczym więcej. Jest to tak niezwykłe doświadczenie. So the dissolving, if you will, of this objective material sense of self, there seems to be a pause in between that and going further to experience the individual nature of the self composed of consciousness. Więc można powiedzieć, że rozpuszczenie tej takiej fałszywej tożsamości, nierzeczywistej tożsamości, która można powiedzieć do tego elementu obiektywnego, który mówi nam o pewnej takiej materialnej tożsamości, może być takim momentem zatrzymania się na tej drodze do rzeczywistego poznania tej prawdziwej natury świadomości. Our whole sense of individuality and form and so forth is all just like evaporated. It has no permanence. It was not real. This whole thing that we are plugged into for so long, we're completely plugged in, we find that it's just absolutely not real. This is such an overwhelming experience that some mystics just kind of rest there. With great pause and really a sense of relief that is equated with ananda. We're getting there. Można powiedzieć, że właśnie w takim czy przy takim podejściu to nasze takie utożsamianie się z materialnymi formami, z materialnym poczuciem tożsamości, ono w jakiś sposób, można powiedzieć, zostaje wyłączone, że takie doświadczenie jest tak bardzo jakby oświecające, że mistyk, który go doświadcza, może zrównać je z anandą. And also, there are different mystical methodologies for going about realizing the nature of being. I oczywiście mamy slightly different. Oczywiście mamy różne, można powiedzieć nieco różne, różniące od siebie się metodologie, które mogą, które pozwalają urzeczywistnić prawdziwą naturę świadomości. And the particular methodology that we adopt called bhakti, it's very conducive for moving not only away from the conventional sense of self, I'm Polish, I'm American, I'm a man, I'm a woman, not only moving away from that, but moving naturally in the direction of experiencing and understanding one's individual self and form constituted consciousness. A w tej metodologii, którą myśmy przyjęli, czyli w bhakti, korzystną rzeczą jest nie tylko jakby odsunięcie się od tych, można powiedzieć, tych zewnętrznych atrybutów, o których wspomnieliśmy, ale również jakby udanie się w kierunku tej rzeczywistej tożsamości i rzeczywistej formy. Approach. Bhakti means really love. I można powiedzieć, że jest to takie podejście oparte na miłości, dlatego że bhakti oznacza miłość. And so love requires two. A więc miłość wymaga dwojga. A union between the two, but a dynamic union. Oznacza takiego zjednoczenia dwojga, ale dynamicznego zjednoczenia.
We say, the Gita says that the Puranas say that the soul is a unit of being, of knowing and loving. Więc Gita oraz Purany mówią, że dusza jest taką jednostką istnienia, jednostką wiedzy, jednostką szczęścia. So, do we love to be and know, or do we be and know to love? do we love to know? Czy kochamy, aby wiedzieć, czy kochamy, aby być? Or do we be and know for the purpose of loving? Czy jesteśmy i wiemy po to, aby kochać? Which is more purposeful? Co ma większy sens? Being, knowing, or loving? Bycie, wiedza, czy poznanie, czy też kochanie? Being, no, loving is more purposeful. Kochanie ma większy sens. So we acknowledge that the loving component of the self is what it bees for, what's worth knowing. Więc my mówimy, że ten składnik miłosny świadomości to jest właśnie tym, dla którego warto istnieć i który warto poznać. So, we say that the consciousness world is animated by a purpose driven, it's a purpose driven reality, and its purpose is loving. The consciousness world. Mówimy więc, że świat świadomości jest światem opartym na sensie, na celu i on jakby nim rządzi miłość. And of course, love is kind of a no purpose. A można powiedzieć, że miłość to jest takim celem, który sam w sobie nie ma celu. We know love, they said knows no reason. Mówią, że miłość nie kieruje się rozumem. But it's extremely meaningful nonetheless. Ale mimo to jest ma ogromne znaczenie. So what we're saying here is that this ananda feature of consciousness is the dominant feature in the consciousness world. Więc to mówimy, że ta cecha anandy jest tą dominującą cechą w świecie świadomości. Another name for this in its extreme form is platini. I inną nazwą jej tej takiej pełnej, czy takiej, można powiedzieć, takiej skrajnej formie jest chladini. This chladini is personified in the conscious world in the form of Radha. Chladini w świecie świadomości jest uosobiona właśnie w postaci, w osobie Radhy. Radha gives meaning to Krishna's life. Radha daje sens życiu Krishny. It's a very interesting idea. Bardzo ciekawy pogląd. She brings him to life. She animates him. Ona go ożywia. He says that Amishisha Gurunata Radhikar Premera Mata. I am the student, Amishisha Guru, and Radha is my dancing guru. My guru, I'm the dancing god, and I'm learning my dancing from Radha. Her praying, her love is driving me mad. Więc Krishna mówi, że jest uczniem, że on jest tym Bogiem, który tańczy, ale Radha
jest jego guru, który uczy go tańczyć i to go doprowadza do szaleństwa. Nietzsche said if there was a philosopher, Nietzsche, if there was a god, he would be a dancer. Nietzsche powiedział, że jeżeli istnieje Bóg, jeżeli istniałby Bóg, to byłby tancerzem. So, we agree with him. Więc zgadzamy się z tym. So, the idea here is that we would like to enter into the romantic life of consciousness. Więc chodzi tutaj o to, że my chcielibyśmy mieć taki dostęp, wstąpić do romantycznego życia świadomości. Do miłosnego życia świadomości. We see the world of thoughts and things really to be dependent and to be moving around the romantic life of Radha and Krishna. Widzimy, że ten świat, który świat myśli i rzeczy, on jakby porusza się w oparciu o miłosne życie Radhy i Krishna. It's not too far out of an idea. Wydaje się, że ten pogląd nie jest zbyt taki wydumany. One of the greatest thinkers, scientific thinkers in the world, Roger Penrose, he has thought that we would be well to go back to who I would call, maybe has been called, the father of Western philosophy, to Plato. Roger Penrose, jeden z takich słynnych myślicieli, powiedział, że dobrze zrobiłoby nam cofnąć się do ojca zachodniej filozofii, czyli do Platona. And to his idea of a world of forms. I do jego idei świata form. He said that they were mathematical truths that existed in a world, in a non-physical world that informed the physical world. Powiedział, że istnieje świat takich matematycznych form czy idei, który istnieje niezależnie i który jakby, który ma odzwierciedlenie w tym świecie form. It's a good idea for Western thinkers in philosophy, for example, to refuel at the fountainhead of the father of Western philosophy, an industry, philosophy, Western philosophy that is bankrupt, run dry, so to speak. Można powiedzieć, że dobrze jest, aby ci wszyscy filozofowie zachodni, którzy, można powiedzieć, już stracili inwencję, aby w jakiś sposób, no tak w cudzysłowie, uzupełnili paliwo, sięgając do idei platońskich. Philosophizing as they do with the help of some science that there is no self, life has no purpose, no meaning, everything is physical. This is a thinking industry that's running on empty. Można powiedzieć, że to, do czego, czyli ich obecne konkluzje, które mówią, że życie nie ma sensu, jakiegoś wyższego celu, można powiedzieć, że ta współczesna filozofia jest takim takim przemysłem myślenia, który tak naprawdę nic nie wnosi. The fuel is becoming too expensive. A paliwo staje się coraz droższe. So, to go back, we go back to Plato. Więc wracamy do Platona. The Western mind would go back to Plato. Więc umysły zachodnie powinny wrócić do Platona. Then how far west is Plato of the east? Więc jak bardzo zachód jest Platonem wschodu? Not so far physically, not so far mentally, in terms of thought. Więc jakby pod względem
Jeżeli taki zachód platoński, jeżeli zachód byłby platoński, to nie byłby zbyt odległy od wschodu, ani pod względem odległości, ani pod względem przekonań. Here in Gaudiya Vaishnavism, in Srimad Bhagavatam, that platonic, if you will, world of forms is being explained in more depth, more detail, by very deep experiencers. Tutaj ten świat platońskich idei w Srimad Bhagavatam, w Gaudiya Vaishnavizmie został wyjaśniony w bardzo dogłębny sposób przez osoby, które go dogłębnie doświadczyły. Plato was old and wise at his, you know, peak of his philosophical and thought input. Old and wise at the time of his mature. On był jakby wyprzedzał jego idee, wyprzedzały znacznie jego czasy. And Sukadeva was a naked boy. Zaś Sukadeva, który powiedział Bhagavatam, był nagim chłopcem. The speaker of Bhagavat. Właśnie mówca Bhagavata. How well he understood that the world of things and thought was not the center. Jakże dobrze rozumiał, że świat rzeczy i myśli nie znajduje się w centrum. His nakedness and his youth illustrate the extent to which he was unplugged from the world of thoughts and things. Jego młodość i jego nagość dobrze ilustrują, jak bardzo odłączony był od tego świata. When he came into the assembly of learned persons and thinkers at the time of the passing of the emperor Parikshit, everyone stood up. Kiedy przybył na zebranie wszystkich mędrców i myślicieli, które zorganizowano z powodu odejścia wielkiego cesarza Parikshita, wszyscy na jego widok wstali. And he began to speak about the substantial world of consciousness in great detail. I zaczął opowiadać o pełnym substancji, świecie świadomości, opisując go w szczegółach. The mode of his speech that he selected was poetry. Sposób wypowiedzi, jaki wybrał, była poezja. Not math. A nie matematyka. Mathematics is a descriptive language. Matematyka to język opisowy. But it's a descriptive language that lends itself to controlling, the sense that we can control things. Ale jest to język, który ma taką skłonność do kontrolowania, rzeczy. It's a language of measuring. Jest to język mierzenia. Poetry, on the other hand, is a language that seeks to extend the measurement of things beyond their largeness and their possibilities as perceived by the senses. Natomiast poezja stara się wyjść poza mierzenie rzeczy, czy wyjść poza ich takie kategoryzowanie, wyjść poza to, co znajduje się w percepcji zmysłowej. It seeks to better enable us to participate in something, in reality, which is kind of beyond us. It's immeasurable. Poezja pomaga nam wziąć udział w rzeczywistości, która jest niemierzalna i znajduje się ponad nami. He chose this language to speak about it, about that which has no that place, that realm, that reality in which the word impossible is not found in the dictionary. He chose poetry to speak about that reality.
that place, that realm, which wybrał poezję, aby opisać ten rodzaj rzeczywistości, w której słowo niemożliwym istnieje. This is so hopeful. To daje tak wiele nadziei. So encouraging. Daje tak wiele wiele otuchy. So confirming as to our sense as human beings that there is more to us than what, as they say, meets the eye. I tak bardzo jakby potwierdza nasze istnienie jako ludzi, że istnieje coś więcej niż tylko szkiełko i oko. That more, of course, is us. I to więcej, to oczywiście jesteśmy my sami. And our possibilities. I nasze możliwości. Are immense, huge. Nasza wielkość. Our potential. Nasz potencjał. We're seeking to come out from within the confines of matter. My dążymy do tego, aby wydostać się z tych ograniczeń materii. And enter into that, as I say, world of forms that this world is informed by. I chcemy dostać się do tego świata form, z którego czerpiemy formy w tym świecie. Goswamis have described the Mahabhav of Radha in separation as that which makes the whole world plunged into sorrow. Goswami pisali, że w Mahabhavie Radhy cały świat jest taki pogrążony w smutku. We may trace out instances of worldly sorrow to one thing or another within the world. But what we're saying here is that there's a deeper causal factor. Oczywiście możemy pewne przyczyny smutku, pewnych przyczyn smutku doszukiwać się w tym świecie, ale istnieje ponad tym pewien głębszy czynnik sprawczy. So this is an extraordinary idea, but to enter into then this romantic love life of Brahman, of consciousness. This is what we are interested in Gaudiya Vaishnavism. Więc to może się wydawać niezwykłe, ale my zainteresowani jesteśmy jakby wejściem w to takie romantyczne czy miłosne życie Brahmana. But we need some help. Ale potrzebujemy do tego pomocy. Because we are a unit of sat. Dlatego, że jesteśmy jednostkami sat. Being. Istnienia. Enduring being. Trwałego istnienia. Chit. Knowing. Chit, czyli wiedzy. And ananda. Loving. I anandy, miłości. But just a spark. Ale jesteśmy jedynie iskrą tego. Thus we have the capacity to be overwhelmed by the subconscious of Brahman. Ale jesteśmy niestety mamy tą skłonność, że ulegamy wpływowi tej można powiedzieć podświadomości Brahmana, czyli materii. To describe it in psychological terms. Oczywiście byśmy chcieli to opisać w taki psychologiczny sposób. To become to enter the subconscious of Brahman is to become unconscious of our possibilities. Więc wejście w taki stan podświadomości Brahmana to oznacza bycie nieświadomym naszych rzeczywistych możliwości. So, just like a person who has a little bit of money. To tak jak
ktoś, kto ma odrobinę pieniędzy, that his or her capacity to purchase will be extended by connecting with a person with the greater fund of money. I gdy taka osoba chce zwiększyć swoją zdolność nabywczą, to wówczas łączy się z kimś, kto ma tą zdolność nabywczą większą, ma więcej pieniędzy. If I have an idea that I cannot afford, I could bring in an investor. Jeżeli mam pewien pomysł i nie mogę go zrealizować, nie stać mi na to, to próbuję zaangażować do tego jakiegoś inwestora. So this to enter into this world and enter deeply there, as I say, enter into the actual love life of the absolute. This is a big idea. Więc to wejście do tego świata absolutu, a w dodatku wejście do miłosne życie absolutu, to jest naprawdę niezwykła idea. My capacity is very, very small. Moja zdolność jest bardzo niewielka. Indeed, I become absorbed in the subconscious, the unconscious aspect of Brahman. Dlatego, że pochłonąłem się tym nieświadomym, tym podświadomym aspektem Brahmana. I want to go from there to the central focus of the conscious life of the absolute. I chcę z takiego miejsca udać się do tego miejsca, które jest takim centrum uwagi świadomego życia absolutu. This is such a high idea. This is where God, Brahman, Krishna, the supreme, all-conscious reality is experiencing an existential crisis. To jest taki obszar, w którym najwyższy Brahman, Krishna, jest to taki obszar, w którym ta najwyższa istota przeżywa swego rodzaju kryzys egzystencjalny. Krishna is thinking, I am the king of love, but everyone sees me as the ultimate guru, but my guru is Radha. I'm just a student here. Am I really the source of everything? Krishna przeżywa ten kryzys, myśląc, no tak, jestem najwyższą istotą, jestem królem miłości, wszyscy jogini uważają mnie za najwyższego, a ja nie Myślę, że uważam się za króla miłości, a Rada. Ja jestem uczniem Rady. A jestem uczniem Rady, więc przeżywam kryzys w tym momencie. So these are the private moments of the absolute. Są to takie prywatne chwile w życiu absolutu. Something that should be hidden from the general religious public and meditating sector. Więc coś, co należy, ten fakt należy ukryć przed ogółem ludzi i również przed tymi, przed tą częścią, którzy medytują. If I'm meditating on Brahman to become sure about myself and the extent to which I exist, and I find that he's in crisis. Jeżeli medytuję o Brahmanie i chcę być pewien tego, że istnieję, jeżeli dowiem się, że on ma kryzys egzystencjalny, to będę miał problem. So, it's not for everybody. Więc to nie jest dla wszystkich. This is a very provocative idea, very audacious idea on our part that we shall go there. And what will we do? We'll help him out of his existential crisis. Więc jest to taki, można powiedzieć, taki dosyć prowokująca myśl, czy taki pomysł, żeby po prostu udać się tam w to miejsce
i pomóc mu wyjść z tego kryzysu egzystencjalnego. He's wondering, does Radha love me? Krishna zastanawia się, czy Radha mnie kocha. We have to assure him. Yes, yes. A my musimy tam, musimy mu potwierdzić to. Tak, tak. Tylko. How will we do that from our present position? Jak możemy to zrobić, będąc na naszej obecnej pozycji? So, for this we need another investor to help us. Więc do tego potrzebny nam jest inwestor, aby nam pomógł. So this is the idea of the guru. I to jest właśnie idea guru. Who has more capital. Który ma więcej kapitału. So he or she is an atma, like us. Więc ona jest atmą, tak jak my. But filled with this, as I said in the beginning, is a certain kind of grace that's infused into the atma. We call it swarup shakti. Ale on posiada to, o czym wspomnieliśmy na samym początku, jest takim jakby tą taką, jest nasycony tym, co nazywamy swarupa shakti. This bhakti is made of this, constituted of this swarup shakti. Właśnie, bhakti jest jakby złożona z tej swarupa shakti. And so the guru is the bearer of this. I guru jest tym, który właśnie to nosi. And so through connection with the guru parampara, this kind of grace shakti, it makes its ingress into the tatastha shakti, into the atma. I właśnie dzięki łasce Guru Parampara ta swarupa shakti potrafi jakby wejść czy wtargnąć do tataszty, do atma, które jest tataszta shakti. Now, this doesn't change the constitution of the atma. To oczywiście nie zmienia takiej konstytucji czy stanu atmy. It's not like, neither is it like the influence of the Maya Shakti, the subtly, the unconscious of the absolute. Ani też nie zmienia to Maya Shakti, czyli tej podświadomości absolutu. In our present condition, we're under the influence of the Maya Shakti, the unconscious feature of Brahman, and so the extent to which we are a conscious entity is in question, and so forth. We have a material body. And personality, a psyche, and so forth. And all this is very external, and it has nothing to do with us, actually. W tej chwili jesteśmy właśnie pod wpływem Maya Shakti, czyli tej podświadomej cechy absolutu, i jakby jesteśmy nasz byt, czy świadomy byt jest tutaj jakby kwestionowany. Mamy do tego jeszcze fizyczne ciała. The ingress of the Swarup Shakti, on the other hand. Is not foreign. Jednak to takie wejście czy wtargnięcie tej swarupa shakti nie jest jednak nam do końca obce. The Maya shakti is constituted of asat, acit, nirananda. Maya shakti składa się z takich cech jak asat, acit i nirananda. It's not inherently cognitive. Its forms are here today and gone tomorrow, not eternal, and there's no inherent ananda, joy in it. Więc nie jest ona jakby z natury świadoma. Jej formy ciągle jakby pojawiają się i znikają i nie ma w niej też anandy. Again, it is the unconscious of Brahman. Bo ponownie mówimy tutaj o nieświadomości. This swarup shakti, this grace, however, it is constituted of super sat, super chitta, super ananda. Natomiast ta swarup shakti, czyli łaska, składa się z cech super chit, taki jakby nad chit, sat i nad anandu. It's even called differently sandini. Samvit and Ladini.
No i również odrębnie jest nazwana Sandini, Sandit, Ledin. But if we look at carefully, the sacred texts speak about it as a quantitative, if you will, increase of sub, chit, ananda, rather than as something that's qualitatively entirely different, like asad, achit, nirananda. Ale gdy przyjrzymy się świętym tekstom, one nie mówią, że to są zupełnie inne kategorie, tylko że mówią o tym, że te wszystkie cechy, takie jak satchitananda, one po prostu wzrastają. This ingress of this Swarup Shakti gives us a shape, if you will, to participate in that love life of Radha Krishna. Więc można powiedzieć, że to wejście tej Swarup Shakti, one nadają nam pewien kształt, który pozwala nam uczestniczyć w miłosnym życiu Radhy i Krishna. But this form is not like our material form, differently constituted. Ale to nie jest taka forma, która przypomina formę materialną, która jakby jest ze swojej natury inaczej usytuowana. It's a consciousness form. Jest to forma świadomości, złożona świadomości. What's that form like? Co przypomina ta forma? Jak wygląda? It's like this. You have a form. You have a personality. Masz formę, masz osobowość. You have a sense of being. Masz poczucie istnienia. And then you fall in love with someone. I ponownie zakochujesz się w kimś. Now you are different. Teraz jesteś inny. You're the same person, but there's more to you. Jesteś tą samą osobą, ale jest ciebie więcej. It's not that something artificial has been added on. Nie jest to tak, że coś do ciebie sztucznego ktoś dołączył. Love makes us more. Miłość sprawia, że jesteśmy więcej. When a young man finds a young lady who likes him, at all, he feels more confident. Gdy młody mężczyzna spotyka młodą kobietę, ona sprawia, że on czuje się pewniej. He feels, probably works the other way around too, feels more whole. Prawdopodobnie również działa to w drugą stronę. On bądź ona czują się pełniejsi. So this is about, this grace is about the Godhead, Krishna, extending his love to the soul, to the Tathasta Shakti. Więc ta łaska polega na tym, że Bóg, że Krishna, on jakby ją rozciąga również na duszę w Tathasta Shakti. Krishna kind of throws, this is not the best analogy, but throws the first stone. Więc można powiedzieć, że Krishna tak rzuca ten pierwszy kamyk. Love can be argumentative also. Oczywiście o miłość można się również kłócić. So, spierać. The Godhead reaches out to us first. Więc Bóg tak naprawdę robi ten pierwszy krok w naszym kierunku. This is through the Guru Parampara. Through the Guru Parampara. Poprzez Guru Parampara. But what does the Godhead reach out to us with and extend to us? Chaitanya Mahaprabhu has given another example. I ten sposób, w jaki Bóg zwraca się w naszym kierunku, można powiedzieć, Chaitanya Mahaprabhu podał pewien przykład, w jaki sposób to robi. I've spoken about it in terms of love. Mówiłem na ten temat w kategoriach miłości. The Godhead extending love to us. Że Bóg jakby rozciąga swoją miłość na nas. He brings us in touch with someone he loves. On sprawia, że nawiązujemy kontakt z kimś, kogo już kocha. Someone who loves him. I z kimś, kto kocha jego.
And that is that love is contagious. I ta miłość, można powiedzieć, jest zaraźliwa. But Chaitanya Mahaprabhu also explained it with another analogy. Ale Chaitanya Mahaprabhu wyjaśnił to, posługując się jeszcze inną analogią. Analogy to explain the ingress of the Swarup Shakti, or this grace, into the Tathasta Shakti, the Atma, the soul. Analogią, która mówi o tym, jak ta, ta łaska, ta Swarupa Shakti wchodzi do Tathasta Shakti, do duszy. He told Sanatana Goswami that the jiva, the Atma, the soul, is like a child who thinks that he's very poor. Powiedział, że Sanatana Goswamiemu, że jiva, czy atma, czy dusza jest tak jak biedak. And the poor shot boy meets an astrologer, and the astrologer says that, oh, I've looked at your chart, and actually you have an inheritance. I to tak jak takie biedne małe dziecko udaje się do astrologa, a astrolog w swoim kosmogramie widzi, o, masz tutaj bogate dziedzictwo. Just like we're born from our mothers and our fathers, and so our identity and our self is very much tied to them, generally speaking. Tak jak mówiąc w materialny sposób, zrodzeni jesteśmy z naszych rodziców i jakby jesteśmy w jakiś sposób, jesteśmy, nasza tożsamość jest bardzo mocno związana z nimi. If our parents are homeless, then we'll have a certain type of identity. Jeżeli nasi rodzice są bezdomni, to również rozwijamy pewien rodzaj tożsamości. If our parents are very wealthy, then we have another kind of identity. No, a gdy są bogaci, to rozwijamy jeszcze inny rodzaj tożsamości. Our identity is very much defined by our associations. Nasza tożsamość definiowana czy określana jest poprzez nasze towarzystwo. So if we have an inheritance, then our present impoverished condition is not the whole of ourselves. Więc jeżeli mamy pewne dziedzictwo, to nasze takie zubożało, tak, nasz obecny zubożały stan nie jest całością naszej egzystencji. But at present the inheritance is kind of being held by the court, because we are not qualified to spend it. Ale można powiedzieć, że ten spadek, który mamy, to co dziedziczyliśmy, jest jakby zatrzymany przez sąd, dlatego że nie mamy jeszcze dość kwalifikacji, abyśmy mogli tym spadkiem dysponować. So the court of Krishna appoints the agent, guru, to begin to give us our inheritance, our wealth. Więc ten sąd, można powiedzieć, Kryszny wyznacza swojego takiego pełnomocnika w postaci guru, aby mógł nam stopniowo ten majątek rozdysponowywać. So the Swarup Shakti is not inherent in the Tathasta Shakti, but it's in his inheritance, something like that. Więc można powiedzieć, że Swarupa Shakti nie jest wrodzona, czy też jakby tak z góry istniejąca w Tathasta Shakti, ale ona jest w jakiś sposób przez nas odziedziczana. It cannot be fully defined independently of that potential. Nie można jej w pełni zdefiniować niezależnie od tego naszego potencjału. And that potential is realized in bhakti. A ten potencjał urzeczywistnia się właśnie w bhakti. Not in jnana or not in yoga as an independent discipline, but in bhakti. Ani w jnanie, ani w jodze jako dyscyplinach niezależnych, ale właśnie w bhakti. So when does it come? Więc skąd to nam pochodzi? We're waiting for that. Czekamy na nią. Kiedy ona przyjdzie, więc czekamy na nią. But actually it comes in the very beginning. Ale tak naprawdę ona pojawia się już na samym początku. As I said, bhakti herself is constitutive of Swarup Shakti. Jak już powiedziałem, bhakta sama w sobie złożona jest ze Swarupa Shakti.
And sadhana bhakti is also bhakti. Bhakti in practice is also bhakti. Ale sadhana bhakti, czyli bhakti w procesie praktyki, jest również bhakti. So we should not think that the sadhana bhakti is entirely independent of the sort of shakti. If it was entirely independent, then how could we actually call it bhakti when bhakti is constant of Swarupa Shakti? Więc nie powinniśmy myśleć, że sadhana bhakti jest niezależna od Swarupa Shakti, bo gdyby była zupełnie niezależna, to jak moglibyśmy mówić, że bhakti składa się ze Swarupa Shakti? But in a substantial way, this ingress of the Swarupa Shakti is very noticeable at a certain point in our progress. Więc na pewnym etapie naszego rozwoju można zobaczyć, że w taki, taki bardzo zauważalny, zasadniczy sposób jakby wpływ Swarupa Shakti na nas. When the Swarupa Shakti starts to manifest within the devotee in a particular way, in a particular combination of itself, of its sambit, and its ladini, of its knowing, and its bliss. This is noticeable in a very profound way. We call that bhava bhakti, not sadhana bhakti. I gdy w pewnym momencie określonym wielbicielu ta Swarupa Shakti zaczyna się przejawiać w taki jakiś indywidualny sposób, to możemy powiedzieć, że pokazując swoje cechy sambit i ladini, czyli jakby wiedzę i błogość, czy szczęście, to wówczas możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z bhavą bhakti, a nie z sadhana bhakti. A certain kind of knowing that fosters a certain type, a quality of ecstasy, ananda, loving. Można powiedzieć, że to taki pewien rodzaj wiedzy, która sprzyja certain kind of loving ecstasy. Która sprzyja pewnej takiej, czy wznieca pewien rodzaj, pewien typ duchowej ekstazy. A knowing, for example, of myself as a friend of Krishna, a knowing of myself as a lover of Krishna. Wiedza o mnie samym jako przyjacielu bądź ukochanym Krishna. And this fosters a certain type then of ananda. I to wówczas jakby sprzyja czy wznieca pewien rodzaj anandy, określony rodzaj anandy. It can extend to sneha, man, pranay, raga, murag, bhav, mahabhav, in different ways, according to different cognitive aspect, kind of the knowing aspect. I know myself as a lover, I know myself as a friend, I know myself as a well-wisher of Krishna, and so forth. And the ananda will correspond with that in different degrees. Więc można powiedzieć, że ananda, rozwinięta ananda będzie odpowiednio jakby uzależniona od tego, w jaki sposób my będziemy postrzegać siebie w relacji z Krishną, jako na przykład jego przyjaciel, ukochany, osoba dobrze życząca itd. So this we call bhava bhakti. To nazywamy bhava bhakti. The goal of sadhana bhakti is bhava bhakti. A celem sadhana bhakti jest bhava bhakti. Bhava bhakti is constituted of some practice and some perfection. Bhava bhakti składa się z pewnej praktyki i z pewnej doskonałości. The practice is to cultivate the ray of praying, of the sun of praying, which is perfection. The ray of that is bhava. Bhava oznacza jakby wzniecanie czy jakby kultywowanie tego promienia premy, który właśnie jest bhavą bhakti. This is where the infusion of grace into the soul starts to be noticeable in a very profound way. I to właśnie tutaj można zauważyć ten wpływ łaski
czy wpłynięcie łaski do duszy w taki bardzo zauważalny sposób. Before that, sadhana bhakti, this is kind of like medicine. Do tego punktu sadhana bhakti jest, czy praktyka w sadhanie bhakti przypomina branie leku. In the stage of ruchi, taste, which is within sadhana bhakti, this medicine becomes food. Zaś na etapie ruchi, który jest pewnym etapem sadhana bhakti, to lekarstwo staje się pokarmem. So it's no longer medicine, it's food, now it's nourishing. Więc ponieważ już nie jest dalej lekarstwem, jest pokarmem, który nas odżywia. We become attached to it like we're attached to food. Jesteśmy, nabieramy do niego przywiązania w taki sam sposób, jak jesteśmy przywiązani do jedzenia. And that food starts to then form a life for us that we become attached to. I wówczas to pożywienie jakby tworzy samo życie, do którego stajemy się przywiązani. Life in relationship to Krishna. Życie związane z Krishna. And then we enter into bhava. Wówczas wchodzimy do bhava bhakti. And that which was medicine that became food becomes an intoxicant. I to lekarstwo, które później przerodziło się w pożywienie, staje się teraz środkiem odurzającym. And the practice in bhava bhakti is to drink that liquor. A praktyka bhava bhakti polega właśnie na piciu tej wódki. And if you drink that liquor, then you pass out. A jak już pijesz ten alkohol, to po jakim czasie padasz z nieprzytomności. And when you wake up, kiedy budzisz się ponownie, you drink it again. Znowu pijesz. This is what Bhagavatam says. I to właśnie mówi Bhagavatam. Nigama kapata roga litam polam gumakadama dadrapa samgitam nibata bhagavatam rasam malayam maguro rasika bhubi bhavuka. It's almost intoxicating just to hear it. I samo słuchanie tego jest niemal odurzające. Maguro rasika bhubi bhavuka. So, then we become a certified whatever. Wówczas będziemy alkoholik. Będziemy dyplomowanymi, no powiedzmy czymkolwiek, alkoholikami nazwijmy to. You can no longer function in relation to this world. Nie możemy już wtedy więcej jak normalnie funkcjonować w odniesieniu do tego świata. The world will write you off. Świat ci spisze na straty. So gradually then you go to the other side, enter into brain. Więc stopniowo idziemy na drugą stronę, by wejść w premę. So this is the idea. But from the very beginning of our bhakti, its formal beginning is our initiation and so forth by a bona fide agent of this guru parampara, a greater capitalist. Then this surup shakti in a general sense starts to come. Więc to oczywiście jest ten taki najwyższy ideał, natomiast bhakti zaczyna się od takiej, można powiedzieć, ten niższy etap zaczyna się od formalnej inicjacji i jakby kontaktu z tym, można powiedzieć, inwestorem w postaci właśnie guru, ale nawet na tych początkowych etapach ta swarupa shakti zaczyna się przejawiać. The opportunity for bhakti really is made available to us. I ta sposobność otrzymania bhakti jest dla nas w zasięgu naszej ręki. And it's not our right, it is a gift. I to nie jest nasze prawo, to jest dla nas dar, podarunek. So, can I help? Czy to nas pomogło? Sorry. Long explanation, but does that help? Yeah. I was speaking mostly to you.
Tak naprawdę, no, mówiłem do Pani, do Ciebie. No. Okay. So, Karnam, you have a question? Meaning perfection, bhakti, by it's called sadhana siddha and kripa siddha. So does it mean that the kripa siddha, this ingress of svarupa shakti, is more prominent than the sadhana siddha? And if yes, why is so? Doskonałości osiągnięciu. Dwa sposoby osiągnięcia doskonałości bhakti. Pierwsze to jest sadhana siddha, drugie to jest kripa siddha. Więc wydaje się, że w przypadku kripa siddha ten wpływ svarupa shakti jest większy niż sadhana siddha. A jeśli tak, to dlaczego właśnie jest? What is the cause? One thing about sadhana siddha and kripa siddha, becoming perfect by practice of bhakti, becoming perfect by special grace. One thing to understand is that bhakti is not a process. Jedną rzeczą, jaką należy w tym wypadku zrozumieć, to jest to, że bhakti to nie jest proces. It was short. In other words, the karma mark is like a process. You do this, you get that. Innymi słowy, można powiedzieć, że na przykład procesem jest karma marga, że zrobisz jedną rzecz i otrzymasz drugą. You put a quarter in the machine and what? And you get the result that comes out. Mm-hmm. A machine, like a Coke machine? Yeah. We'll put the money in. Okay. Więc jeżeli nie włączysz kuchenkę, to coś z niej wyjdzie. Jeżeli włączysz maszynę, to po prostu zacznie działać. Jak wrzucisz monetę, otrzymasz Jeżeli wrzucisz monetę do maszyny, to coś z niej wyjdzie. You make a payment, you get the result. Dokonasz płatności i otrzymasz rezultat. If you don't pay, and you don't pay the right amount, you don't get the result. Jeżeli nie zapłacisz i to nie zapłacisz odpowiedniej sumy, to nie otrzymasz rezultatu. If you pay the wrong amount, you might get the wrong result. A jeżeli zapłacisz niewłaściwą sumę, to otrzymasz niewłaściwy rezultat. This is like a process. To jest tak jak proces. The very idea that there is a possibility in bhakti to become perfect by grace tells us that this is not a process. Ale sama idea, że można jakby że bhakti nie jest procesem, że samo to, że możemy nagle otrzymać łaskę, pokazuje, że bhakti nie jest procesem. Without doing anything, putting any money in the machine, I could get the result. Że mogę bez wrzucenia pieniędzy do maszyny, ani bez zapłacenia pieniędzy, mogę otrzymać rezultat. So this is an important point to consider. Więc jest to bardzo ważny punkt, który należy wziąć pod uwagę. Sometimes people think, well, it's a process, so you know, you chant a certain amount of times, you follow certain other rules and so forth, and if you do that, you get the result. So. Czasem myślimy w ten sposób, że intonujemy określoną liczbę rund, robimy to przez jakiś czas, więc powinniśmy otrzymać pewien rezultat. I read the rules in a book and had a chant and so forth, so I don't really need a teacher or anything like that. Że możemy myśleć, że no, przeczytałem pewne rzeczy w książkach, intonuję i tak naprawdę może nie potrzebuję nauczyciela. I'll just follow the process. Ja będę przestrzegać procesu. But the fact that Mahāvīra Bhakti can come, Prema Bhakti can come by practice or by grace, this should help us understand that it's not that it's there's more to it than just following some mechanical process, if you will.
Ale to stwierdzenie, że bhakti może pojawić się, znaczy bhakti może pojawić się poprzez, czy jakby na drodze pewnej praktyki, czy też na drodze samej łaski, ma nam uzmysłowić, że nie jest to coś mechanicznego. We can become perfect in bhakti by the grace of a devotee, by the grace of Krishna. Możemy stać się doskonali w bhakti poprzez łaskę bhakti, poprzez łaskę Krishny. By personally, directly, through a verbal blessing or through an internal kind of blessing. Możemy również otrzymać to poprzez takie bezpośrednie błogosławieństwo w sposób werbalny, bądź też od wewnątrz. So, and the sadhana for that matter is, as I've also explained, is also a grace. It's a gracious opportunity that's being offered to us. I również sadhana jest rodzajem łaski, dlatego że jest to pewna sposobność, którą otrzymaliśmy w drodze łaski. Sadhana comes to us through the Guru Parampara. Dlatego że sadhana przychodzi do nas poprzez Guru Parampara. If we think it's a process, so I will chant Hare Krishna, and why should I get a guru? It's not necessary. I'll just, you know, engage in the process. Że jest to proces, to mogę intonować Hare Krishna i nie potrzebuję wówczas do tego guru. But mogę zaangażować się w proces. We are taught that to disrespect the principle of the guru and so kind of trying to circumvent that, for example, is an offense to the name. Ale naucza się nas, że jakby odrzucenie autorytetu guru i jakby próba ominięcia go jest z drugiej strony obrazem wobec imienia. So by now, Maharaj, you cannot get trained. Więc nie możemy otrzymać premii poprzez namaparadę. So even our sadhana involves embracing an agent of grace. Więc nawet nasza sadhana jakby wiąże się z tym czynnikiem łaski. So it's not that sadhana is entirely independent of grace. Więc nie możemy powiedzieć, że sadhana jest całkowicie niezależna od łaski. But grace could be entirely independent of sadhana. Ale oczywiście możemy powiedzieć, że łaska jest całkowicie niezależna od sadhany. And these are extreme. That would be an extreme example. To byłby taki, można powiedzieć, skrajny przypadek czy przykład. So your question is, what's the substantial difference between perfection through grace or through sadhana? Więc twoje pytanie brzmiało, jaka jest różnica, zasadnicza różnica pomiędzy doskonałością odzyskiwaną poprzez sadhanę i poprzez łaskę? There's no real difference. Nie ma tak naprawdę, nie ma w tym naprawdę różnicy. It's not bigger. It's more. Well, I guess you could say it's less gradual. I tutaj było pytanie o to, czy to wejście jakby Swarupa Shakti do duszy, czy ono jest takie większe? I Maharaj odpowiada, że ono jest mniej stopniowe w przypadku łaski niż sadhana bhakti. Hard to quantify the ingress of Swarupa Shakti, but basically, in a Kripasiddha, what we see is a natural attraction for Krishna, despite the fact that there is no corresponding sadhana. Trudno tutaj jakoś tak skwantyfikować to wejście Swarupa Shakti, ale można powiedzieć, że u Kripasiddhi, u osoby, która otrzymała łaskę Swarupa poprzez łaskę, widać spontaniczną, silną atrakcję do Kryszny,
mimo iż ta osoba nie, mimo braku sadhany w życiu tej osoby. The examples are very rare. Oczywiście takie przykłady są bardzo rzadkie. The important thing I think therefore to take away from this is the idea that kripa, that grace, is an element in bhakti. Jakby, co można z tego w taki sposób jakby istotne wyciągnąć, to jest to, że łaska jest elementem sadhana bhakti. And that helps us to avoid thinking of it as a process, if you will. I można by, i to pozwala nam uniknąć takiego myślenia, że bhakti jest, no, powiedzmy, procesem. Which is potentially problematic. Co jest, można, co jest potencjalnie problematyczne. Okay. What, yes, what's the time? Którą mam godzinę? Well, yes. Jeśli kripa sukki nie ma tej sadhany, to mógłby sugerować, że jeśli nie ma żadnej postaw, że Krishna w tym momencie kapie się, uderzając jakąś łaską. Czy też może jest przyczyna, ale w przeszłym życiu, w tym życiu jej nie widzę, dlatego określam, że nie ma przyczyn. Speak loud. Czy ja, może ja powiem po polsku i jak powiem źle, to poprawisz. Czy jakby, czy samo stwierdzenie, że kripa... Okay. Sorry. Yes, so if we say that kripa is independent of sadhana, we could argue that, for example, Krishna could give his grace capriciously. So if it's... is it possible that, for example, someone gets kripa because of his or her previous birth, for example? So we see it's like in this lifetime someone gets... In other words, in this lifetime it looks like kripa. Yes. But maybe it's because of sadhana. Yes. Mm. It's possible. Tak, to jest możliwe. But... Ale... It is also possible that without any traceable connection with participation in sadhana, Krishna gives mercy. Ale można powiedzieć, że bez żadnego wyraźnego, zauważalnego powiązania z sadhaną, Krishna może obdarzyć łaską. If one desires to have a relationship with Krishna very strongly, jeżeli ktoś bardzo silnie pragnie związku z Krishną, but his or her ability to practice and cultivate that is lacking. Ale brakuje takiej zdolności, czy dyspozycji do praktyki tej osobie. The desire itself is very attractive to Krishna. To samo pragnienie tej osoby jest dla Krishna bardzo atrakcyjne. You can understand that. Możesz to zrozumieć. Most people are very interested in Krishna. They want money from Krishna. They want eternal life from Krishna. Dlatego, że love Krishna. That's not too many people interested in that. Dlatego, że większość ludzi nie zainteresowana różnymi rzeczami, które Krishna mógłby im dać, typu pieniądze i tak dalej. Natomiast samo pragnienie miłości i kochania Krishna jest czymś bardzo rzadkim. So it's possible that someone like that Krishna will give some special grace. Więc jest to możliwe, że osobę takiej Krishna, osobę taką Krishna obdarzy specjalną łaską. Can I say that he cannot? Nie możemy powiedzieć, że on tego nie może zrobić. And furthermore, as I said earlier, of course, the sadhana itself comes to us by grace. I tak jak już wcześniej wspomniałem, jest ponadto to, że sama sadhana przychodzi do nas jakby w efekcie łaski. But we should be careful not to think of sadhana as kind of a work ethic. Ale nie. Protestant work ethic. Ale nie powinniśmy traktować sadhany jako takiej protestanckiej etyki pracy. If you, let's say you were in the forest here and you fall into an old well, dry well.
Przypuśćmy, że idziesz gdzieś tutaj sobie do lasu i wpadasz do takiej starej, odschniętej studni. How will you get out? Jak się z niej wydostaniesz? You have to call help. Musisz wołać o pomoc. And so then I will come to save you. Wtedy ja przychodzę, żeby cię wydostać, uratować. How will I save you? W jaki sposób to zrobię? I'll throw you a rope. Podam ci linę. And then I'll say, grab onto the rope tight. I teraz powiem ci, trzymaj się mocno tej liny. Right? Pull you out. Wówczas cię wyciągnę. And when you get to the top, gdy już wyjdziesz z tej studni, what will you say? Co powiesz? Boy, I sure held onto that rope good, didn't I? Ja powiesz, no co, nieźle się chwyciłem tej liny, prawda? No. Nie. You will say, oh, you saved me. Powiesz, o, uratowałeś mnie. Something like that. Coś w tym rodzaju. But you have to hold the rope. Ale musisz chwycić linę. So sadhana is like that. Więc sadhana jest czymś takim. The feeling is actually by grace I'm going. Poczucie jest takie, że idę do przodu dzięki łasce. So, all right. I think we've talked for a couple hours now. So. Czy już przez kilka godzin rozmawialiśmy i myślimy, że może zakończyć? We'll meet again this afternoon, right? Evening. I spotykamy się dziś wieczorem. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. 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 Dziękuję.